Numer 3 relacjonuje pani Barbara Zawiecka. Projekt ustawy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie w ulicy Siennej 7. Paragraf pierwszy opiniuje się pozytywnie. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kategorii B i C na stoisku monopolowym w sklepie spożywczym przy ulicy Siennej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej Starenia, co jest odpowiedzią na pismo Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta. Jest to zezwolenie wydawane po raz pierwszy na tą lokalizację. Od razu chcę powiedzieć, że po raz pierwszy od kadencji, od początku kadencji, czyli po raz pierwszy w ciągu 2,5 lat jest to nowa koncesja, znaczy opinia nasza pozytywna. Na pewno Państwo pamiętacie sprawę opiniowaną miesiąc temu również pod adresem Sienna 7. Okazało się też, byłam zdziwiona, dlaczego opiniujemy po raz drugi. Otóż to, co opiniowaliśmy miesiąc temu, dotyczyło sklepu Oczko, tych delikatesów, które tam już są od dawna, u nich było przedłużenie koncesji. Natomiast to, co mamy do zaopiniowania dzisiaj, to jest ten sam adres, ta sama kamienica, ulica Sienna 7, tylko jest to Carrefour Express otwarty w dawnym sklepie z koszulami Dąbrowskiego, na pewno Państwo kojarzycie. Czyli ta sama kamienica, ten sam budynek, mało z tego jest to pan, którego wyrzucono, że tak powiem, z sukienic. To jest ten sam Carrefour, który był na początku kamienica, on się starał na koncesję, w międzyczasie go wyrzucili i jest przeniesiony tutaj. Pismo oczywiście przyszło do zaopiniowania do nas ze względu na bliskość kościoła świętej Barbary. Byłam w kościele, rozmawiałam osobiście z ojcem Migaczem. Jeśli chodzi o stanowisko kościoła, nie mają nic naprzeciwko, żeby tam były 2, 3, 5 sklepów nawet monopolowych. Przy okazji ksiądz powiedział, że jedyne co im przeszkadza, to są imprezy zorganizowane na małym. To jest dla nich potworna uciążliwość pod względem hałasu, no głównie plus to wszystko, co tam stoi. Natomiast jeśli chodzi o sklep, ani o jeden, ani o drugi, nie mają żadnych zastrzeżeń. Mało z tego, ponieważ początkowo zastanawiałam się, czy nie moglibyśmy po prostu nie podjąć żadnej decyzji, tak mi się marzyło. Konsultowałam to z panią Basią, następnie z Wydziałem Spraw Administracyjnych. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie podjęli decyzji ani na tak, ani na nie. Musimy zająć jakieś stanowisko, przy czym pan wykazał zainteresowanie, dlaczego pytam. No i powiedziałam, że generalnie chodzi o mieszkańców i wtedy usłyszałam odpowiedź, dostałam to zresztą w mailu taką informację. W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej przedstawiam informację uzupełniającą. Pan Maciej Hajduk, czyli to jest ten pan, który jest właścicielem tego, znaczy agentem tego Carrefoura, zamierzający prowadzić sprzedaż alkoholu w sieci, w sklepie sieci Carrefour Express przy ulicy Siennej w Krakowie, uzyskał zgodę wspólnoty mieszkaniowej wyżej wymienionego budynku na sprzedaż alkoholu. Jednym z warunków zgody wspólnoty jest prowadzenie sprzedaży alkoholu w godzinach od 6 do 23. Analogicznie zastrzeżenie wspólnota zawarła w zgodzie wyrażonej dla drugiego sklepu pod tym samym adresem, to jest Oczko, czyli ten sklep, który opiniowaliśmy miesiąc temu. W związku z tym, ponieważ ani kościół, ani wspólnota, czyli to są również nasi mieszkańcy, nasi wyborcy, nie dość, że nie protestują, wyrazili zgodę, uważaliśmy jako komisja, że nie ma podstaw, żeby opinia nasza była negatywna. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie będziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Kto jest z Państwa przeciwny? Zero. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dziękuję bardzo. 12 za, przeciwnie, 4. Proszę Państwa, druk numer 4.